Raz śmiennik zagaił kołatka, co wżerał się w głąb taboretu. Czy godzi się zjadać fortepian, bo to był prawdziwy poeta? Czy godzi się zjadać fortepian, bo to był prawdziwy poeta? Jako że problem złożony i z pogranicza etyki, poszli zapytać spuszczela, gdyż lubił rozgryzać antyki. Poszli zapytać spuszczela, gdyż lubił rozgryzać antyki. Tenże zasrobał się z lekka, odnóżem pogładził po brodzie, lecz sprawy rozwiązać nie umiał, a na to rzecze barodziej. Lecz sprawy rozwiązać nie umiał, a na to rzecze barodziej. Darujcie sobie rozterki, katusze, wszystkich i wszystkiego dni są policzone, lecz milion pokoleń fortepian wykarmi, na wasz użytek wszystko jest stworzone. Mądrze gadasz, szkodniki zakrzyknęły i całą chmarą fortepian napoczęły. I tak kończymy opowieść niesłychaną, czyńmy sobie ziemię poddaną.